Nie wiem, kto to jest Nexus, ale rozumiem, że to ktoś, kto powinien mnie obchodzić, więc. Czy jest jakiś konkretny timecode dla tego? Bo tego materiału jest bardzo dużo. Czy możesz mi coś pomóc? Czy to jest cały materiał dotyczący tej sprawy? Co to się z naszym tym Blizzardem dzieje? Ostatnimi laty można zobaczyć, że taki trend negatywności wobec Blizzarda rośnie i można by powiedzieć, że nie ma czemu się dziwić. Produkty Blizzarda coraz częściej zawodzą, albo musimy długo na nie czekać i na dodatek przy tym długim czekaniu później dostajemy produkt, który jest niedokończony, albo na przykład jest słaby i tak dalej, i tak dalej. No mówię tutaj konkretnie jakieś World of... No dobra, tu jest jakiś wielki płacz o to, że bla bla bla, no dobrze, no. Blizzard został pozwany przez stan Kalifornii za złe traktowanie swoich pracowników, a konkretnie o złe traktowanie swoich pracowniczek. No i tutaj rzeczy, które tam są opisywane w te zarzuty, mamy tutaj takie rzeczy jak molestowanie seksualne, jak marginalizowanie kobiet, jak złe traktowanie swoich pracowników i wiele, wiele innych przewinień. I niektóre z tych rzeczy są naprawdę bardzo, bardzo szokujące. Od nich za chwilę opowiem. Natomiast zanim przejdę do tego, chciałem powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Wiele osób może mieć teraz takie nastawienie, że... A ja mam to w dupie. Natomiast ta sytuacja wpływa na wszystkich nas, graczy, bo ci, którzy nie grają, oczywiście mogą mieć to gdzieś. Natomiast ci, którzy grają, no wpływ jest między innymi taki, że chociażby przez ten pozew i przez ten zamęt, który dzieje się teraz w Blizzardzie, prace nad patchem 9.1, to jest tylko taki przykład, zostały absolutnie teraz wstrzymane. Deweloperzy na swoich Twitterach teraz, wiecie, gdzieś tam opisują swoje różnego rodzaju sytuacje, które mieli w Blizzardzie. No dobrze, sram na jego płacze, no, ale on ma coś ciekawego do powiedzenia, czy to jest takie pierdololo, bo nie obchodzi mnie jego gadanie o patchach. Doprowadzi do tego, że Shadowlands ostatecznie raczej chyba się nie wygrzebie z tego swojego stanu, w którym aktualnie jest. Przejdźmy teraz do tego, o co Blizzard został pozwany. Jedna jeszcze bardzo ważna rzecz. Otóż Blizzard został pozwany i jakby są teraz kierowane w stosunku do niego zarzuty. Więc to nie jest tak, że to, co się stało i to, co Blizzardowi się zarzuca, stało się na 100%, to jest... Okej, okay, dobrze, czyli generalnie typowy apologeta, no. No, jakby nie stało się, bla, 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 tak, ta kobieta też nie popełniła samobójstwa, tylko być może popełniła samobójstwo i teraz prokurator będzie tego dowodził, co on pierdoli. Będzie bronił swojego stanowiska, będzie, wiecie, miał jakieś tam swoje dowody i zobaczymy tak naprawdę po tym wszystkim, co zostanie udowodnione, co zostanie stwierdzone, jakie będą kary. No dobrze, tego drugiego sram na mniej ciebie, lubicie. No. To jest mniej więcej na takiej samej zasadzie. A więc poczekajcie na wyrok, no i mimo tego... Nie, nie czekajcie na wyrok, wiemy co się stało. Nie, jakby dowodów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i jakby ktokolwiek, kto przychodzi w takiej sytuacji i pierdoli, poczekajcie na wyrok! Chłopie, ty graj sobie w tą twoją głupią gierkę. Tylko nie przeszkadzaj dorosłym, co? Oczywiście, prawda? Przejdźmy do tego. Jeden z pierwszych zarzutów jest tak zwany pay gap, czyli płacenie mniej kobietom za dokładnie taką samą pracę. I oczywiście to jest jakby... Oczywista oczywistość, że takich rzeczy absolutnie nie powinno być. Uważam, że wszyscy pracownicy, niezależnie od płci, powinni dostawać pieniądze na tym samym stanowisku, takie same. Czyli jeżeli mamy takiego samego gościa i taką samą gościówę, którzy pracują na tym samym stanowisku, pracują tyle samo godzin, wykonują tę samą pracę, to powinni dostawać tyle samo pieniędzy. Oczywiście, jeżeli ktoś bierze nadgodziny, czy to kobieta, czy mężczyzna, również powinni dostawać więcej pieniędzy za nadgodziny, więc jeżeli ktoś pracuje więcej... Nie, może nie powinni pracować nadgodzin, ponieważ pracowanie nadgodzin jest ogólnie kontrproduktywne i szczególnie w branży, gdzie występuje crunch. Siłą rzeczy będzie zarabiał więcej, tak? To jest też oczywiście naturalne. Natomiast zatrudnianie kogoś na stanowisku, mówiąc, że to jest kobieta i ta kobieta będzie można jej płacić mniej, absolutnie z czymś takim się nie zgadzam i czegoś takiego nie powinno wow, być. Zobaczymy, co tak naprawdę wyjdzie w tym raporcie, dlatego że Blizzard będzie musiał się oczywiście przed tym obronić. Nieco większy kaliber, jeśli... Nie będzie musiał się przed tym obronić. Blizzard... Okej, okay, ja może... Pozwólcie, że powiem wam, co się stanie, ponieważ jakby w ramach walkoutu
którego dokonali. Niestety jest bardzo. Jest kilka rzeczy, których niestety nie dało się przeskoczyć, których nie dało się. Nie o wszystko można walczyć naraz. Jedną z rzeczy, o które nie można walczyć naraz, i to jest prawdopodobnie powód, dla którego stan Kalifornia wytoczył proces, a nie ma procesów cywilnych, jest to, że w kontraktach pracowników jest przymus arbitrażu, czyli to samo, z czym mieli problem pracownicy Riota parę lat temu i o co chyba, ja nie pamiętam, czy zostali zwolnieni z tego przymusu. W każdym razie oznacza to, że jeżeli macie jakąś kosę z waszą firmą, to nie możecie jej wytoczyć procesu, tylko musicie iść do sądu arbitrażowego, do osoby, która pośredniczy w konflikcie, i generalnie rzecz biorąc, rozstrzyganie przez arbitraż zazwyczaj odbywa się na korzyść firm. W związku z czym no nie da się przeskoczyć tego, że pracownik już z miejsca jest na przegranej pozycji w takim sporze. Natomiast dochodzi do tego jeszcze druga kwestia, że z dużym prawdopodobieństwem, i niestety to jest ta straszna część, że z dużym prawdopodobieństwem to nie jest tak, że ten proces będzie toczył się teraz przez lata i tutaj zapadną jakieś wyroki, że ktoś wyprowadzi Kotika i Braka w kajdankach albo cokolwiek, tylko będzie tak, że Blizzard, że Activision Blizzard zakończy ten pozew ugodą, zapłaci karę, która będzie ułamkiem procenta tego, ile wnoszą ich roczne przychody, a pamiętajmy, że jakby Activision Blizzard bardzo lubi sprzedawać lootboxy, więc... A potem Bobby Kotick zacznie zarabiać 1 milion dolarów mniej rocznie, co sprawi, że dalej będzie przepłacany o kilkanaście milionów dolarów rocznie i koniec. To jest to, jak się skończy ta sprawa. Bo będę bardzo zdziwiony, jakby jeżeli główni aktorzy tej całej afery faktycznie wylecą, jeżeli Bobby Kotick nie wyleciał za to, że był jakby, że latał na uprawiać seks z dziećmi do pana Epsteina, że jakby sam Bobby Kotick wydał miliony na rozstrzyganie, na ugody w procesach o molestowanie seksualne przez jego i jego bezpośrednich podwładnych. Jest między innymi, zapłacił między innymi 1,6 miliona dolarów. Tak, 1,6 miliona dolarów stewardesie, którą chciał w jakimś tam prywatnym samolocie, jego podwładny chciał zachęcać do prostytucji pomiędzy lotami. W związku z czym nie. Niestety nie skończy się to tego, a jeżeli ten jakby sympatyczny pan będzie płakał o to, że WoWa mu przez to zepsuli, to ja zachęcam, żeby poszedł na spacer do jakiegoś lasu i wrócił za 5 lat. Ale spójrzmy jeszcze na parę mądrych słów, ale myślę, że całego tego gówna nie obejrzymy, ponieważ nie ma sensu. Jeśli chodzi o te zarzuty, mamy tutaj w postaci molestowania, napastowania kobiet. W tych zarzutach opisuje się m.in. to, jak męscy pracownicy bardzo często urządzają sobie tak zwane cube crawls, czyli po prostu podążają sobie gdzieś tutaj po biurach, no i następnie podbijają do dziewczyn, do kobiet, które tam pracują, no i wiecie, podrywają je albo walą jakieś sprośne teksty, walą jakieś tam różnego rodzaju żarty chociażby z gwałtów i tego typu rzeczy, które, no jak sami możecie się domyślać, niektórym kobietom mogą po prostu nie odpowiadać. Żarty oczywiście... Oh boy! Toś mi teraz zrobił dzień, synku! Polska jest, kurwa, przez jakąś klątwę uwięziona
między rokiem 2014 a 2016 i tylko przelewa się z pustego w próżne i odbijamy się od kurwa Gamergate'a z jednej strony przez tych wszystkich zjebów, którzy płaczą o soyboyach i betach z drugiej strony w 2016. I oni się tak kurwa w takiego ping-ponga grają, nie? Przecież nie, kolego. Po pierwsze, to ci panowie napierdoleni w trzy dupy chodzą sobie i zaczepiają sobie pracownice. Po drugie, zdradzę ci sekret. Większość normalnych ludzi absolutnie nie lubi żartów z gwałtu. Szczególnie jeżeli byli jego, albo były jego ofiarami, albo były blisko tego bycia ofiarami. Ja wiem, jesteś zaskoczony. Ale tak właśnie jest. Więc racz zewrzeć mordę o rzeczach, o których nie masz pojęcia. No i Wojt, i po co ty mnie tak ciśnienie podnosisz, no? Ja chcę posłuchać jeszcze tego intelektualisty. Żartami, natomiast niektóre sytuacje były już nieco bardziej poważne, gdzie niektórzy pracownicy męscy albo jacyś tam przełożeni wywierali presję na kobietach, dlatego że na przykład one po prostu nie interesują się nimi i tak dalej, wiecie. Nie smalą, oni do nich smalą cholewki, a one nie odpowiadają, ojejku. To jest w ogóle nie do pomyślenia. W zarzutach również jest to, że męscy pracownicy częściej mogli pracować sobie nieco lżej, wykonując lżejsze prace, jak na przykład granie czy jakieś tam inne rzeczy, w międzyczasie oddelegowując kobiety do robienia tej takiej trudnej, mozolnej roboty. Więc jak my... Nazywanej też robotą, w odróżnieniu od grania, które nie jest pracą. Chłopakami idziemy sobie potestować jakieś tam rzeczy, to tamte panie mają iść i gdzieś tam programować, robić jakieś tam rzeczy. Tak, takie coś. Opisane również zostało zachowanie pewnego pracownika, którego możecie mniej więcej kojarzyć. Nazywa się Alex Afrasiabi. Pan Alex niestety, ale był dosyć znany w firmie ze swojego zachowania. A jego zachowanie było takie, że nie dość, że sobie żartował sprośnie, wiecie, gdzieś tam robił sobie żarty. Znany kawalarz! Podbijał do kobiet, to jeszcze na różnego rodzaju imprezach, jak chociażby BlizzCon, a sam na BlizzCon nie byłem, na imprezach pracowników. Self-insert był tutaj zdecydowanie najważniejszy. Mam nadzieję, że byłeś też, kurwa, w apartamencie Kozbiego, skoro już robisz ten self-insert tutaj. ...na których też akurat byłem, natomiast nie widziałem akurat tych konkretnych rzeczy, więc oni mają też jakby swoje osobne gdzieś tam imprezki. Ja cię nie wpuścili cię? Stary. Nie wpuścili cię? Nie mogłeś z nimi molestować pracownic Blizzarda? Jezu, bardzo ci przykro pewnie jest. Ale ważne, że byłeś na BlizzConie. Przecież tylko unikalni i elitarni ludzie jeżdżą na BlizzCon, nie? Nie? Powiedz, czacie, ile tam tych osób? 3 osoby wpuszczają na ten BlizzCon, nie? Na żywo, na BlizzConie tak 5 max jest. Poza tym nikogo więcej nie ma, prawda? Może mi ktoś sprawdzić, czy biletów jest 10 czy 12? No to pan Alex potrafił się po prostu troszeczkę spić, napić alkoholem, a następnie podbijać do pracowników. Troszeczkę spić. Ojejku, jemu się zdarzało tak trochę. Tak trochę. Molestowanie po pijaku przecież... No kto z nas nie molestował kogoś po pijaku? On się po prostu troszeczkę spijał i tak troszeczkę, kurde, być może nawet gwałcił, kto wie?
spodniczek, obściskując je, całując, gdzieś tam oświadczając się. Gdzieś tam były sytuacje, w których zapraszał te panie, pracowniczki i tak dalej do swojego apartamentu, do jakiegoś hotelu, więc generalnie po prostu no, mamy tutaj do czynienia z kimś, kto nie do końca radzi sobie z alkoholem i zbyt jego duża ilość wpływa na to, że po prostu zaczyna podbijać gdzieś tam. O, nie radzi, o jejku, on sobie nie radzi z alkoholem. Jezus, jaki to jest biedny człowiek. Jemu musiało być bardzo ciężko, kiedy nie radził sobie z tym alkoholem. Oh. No troszkę mu tak źle było, no. No kobiet, no i oczywiście wszystko to działo się na oczach innych pracowników, którzy niejednokrotnie musieli jego odciągać od pracowniczek. Rzecz jasna, były składane różnego rodzaju gdzieś tam jakieś zażalenia do wyżej postawionych pracowników, którzy mieli oczywiście podjąć jakieś konsekwencje wobec niego, ale tych konsekwencji nie było. Sam J. Allen Brack mówi, że niejednokrotnie przeprowadzał rozmowy z Alexem Afrasiabi na temat jego bycia zbyt, że tak to powiem... Wiecie, ten J. Allen Brack, który wyśmiewał graczkę, która nie chciała, żeby wszystkie kobiety wyglądały jak... z katalogu Victoria's Secret, ten J. Allen Brack, on go tak prostował troszkę, że wiesz, no Alex, słuchaj, no weź ty nie pij tych piwerek wszystkich, no tak nam wszystkim jest dziwnie jakoś tak, jak ty wypijasz tyle tych piwerków. Weź, Alex, weź wyluzuj, weź rzuć na luz. Alex, wiesz, tak troszkę, po prostu, bo nam smutno wszystkim jest, że ty masz tak trudno ci jest w życiu. Tak podchodzisz do tych kobiet i ty je macać próbujesz i ty tak molestujesz je. Weź, no przykro nam jest, jak ty tak robisz. No smutno, chłopie, na ciebie patrzeć. Przyjaznym po, wiecie, tam, spożyciu alkoholu, natomiast zazwyczaj kończyło się tylko na tak zwanym wrist slap, czyli po prostu na takiej reprymendzie słownej, a nic później za tym nie szło. A co ciekawe, jeżeli chodzi o pana Alexa, to mniej więcej rok temu, czyli latem 2020 roku, pan Alex z Blizzarda odszedł, natomiast bez żadnych fanfarów, dosyć po cichu, że tak to powiem, został wyekstraktowany z firmy. Zazwyczaj, gdy pracownicy odchodzą, zwłaszcza takiej rangi jak pan Alex Afrasiabi, który dosyć duży miał wkład w World of Warcraft, dużo osób go zna, nie dostał on żadnego gdzieś tam oficjalnego pożegnania, gdzie większość pracowników po prostu może pożegnać się, czy tam na forum walnąć jakiegoś tam posta, podziękować za lata. Tutaj czegoś takiego nie było. Bardzo po cichu niektórzy po prostu zauważyli na jego Twitterze, że jego Twitter... Zgadnijcie, dlaczego się tak stało. Czy być może Blizzard dowiedział się, że stan Kalifornia prowadzi dochodzenie i powiedział: Alex, no nam głupio jest, jak ty tak tyle pijesz, ale musisz wypierdalać, żeby nas nie czekały poważne konsekwencje prawne, wiesz? Tak normalnie, no. Tak po prostu. Został totalnie zamknięty, w jego gdzieś tam innych profilach nie ma Blizzarda, no i po prostu przestał się on oczywiście udzielać, więc wiemy, że już w tamtym momencie były podejmowane wobec niego jakieś kroki, a że śledztwo trwało mniej więcej 2 lata, no to wszystko mniej więcej się zgadza. Dodatkowo nazwiska niektórych twórców gry zostały wyciągnięte z end creditsów, więc jeżeli w World of Warcraft wejdziemy sobie w listę twórców, tam macie takich wypisanych wszystkich, to poznikały niektóre nazwiska, więc możemy się domyślać, że są to osoby, które również brały udział w takim procederze. No i teraz rozpoczyna się cała oczywiście nagonka. Jeżeli chodzi o Alexa, to jemu się oberwało najmocniej. No i jego NPC, który znajduje się w Stormwind, tuż przy tym Valley of Heroes, gdzie znajdują się te posągi, znajduje się właśnie ten Afrasiabi, jego nazwisko. I ten NPC jest w tym momencie, że tak to powiem, są protesty, aby po prostu wyrzucić go z gry. Są hordowi gracze, którzy tam przychodzą i go zabijają. Są gracze Alliance, którzy przychodzą i tam po prostu protestują. No i organizowane są protesty ogólnie w całej grze. Dużo ludzi, tak jak mówiłem, pisze. No i gdzie jest nagonka? Bo ja słyszałem, że nagonka... Swoje gdzieś tam przemyślenia na temat tego, co sądzą o Blizzardzie, wiele osób... Przemyślenia mają, na przykład co myślą o gwałcie. Ja też czasem mam przemyślenia o tym, co myślę o gwałcie. Na przykład, że...
Fat jest zły. Słuchajcie, słuchajcie, ja wiem, jesteście zszokowane i zszokowani. Ja wiem, że po prostu trzęsiecie się jakby nie możecie zdzierżyć to, tego, że mam tak kontrowersyjne opinie i pozycje, ale będę przy tym obstawał, gwałt jest zły, słuchajcie. Słyszeliście to tutaj, nie? Być może po raz pierwszy. Nie stresujcie się. Nie stresujcie. Ja wiem, że teraz jest wam ciężko, bo praktycznie w waszych głowach dzieje się rewolucja i tego. Kończy po prostu swoją przygodę. Jest to coś, co bardzo mocno, ale to mocno wpłynęło na wszystko, co dzisiaj się w Blizzardzie dzieje. Aktualni pracownicy, jak i starsi pracownicy Blizzarda opisują to, co gdzieś tam działo się w Blizzardzie, potwierdzając niektóre rzeczy, dopowiadając niektóre rzeczy. No i oczywiście tutaj mamy też starszych, takich wysokiej rangi pracowników, jak chociażby pan. No dobra, no on już chyba nic więcej nie ma do powiedzenia, bo przynajmniej ja mu nie zamierzam dać nic więcej do powiedzenia, bo już dość pierdolił głupot. No dobrze, to więc gracze będą graczmi, a bardzo gracze będą bardzo śmieciami. Graczmi, przepraszam, jakoś mi się tak pojebało, no. No. Słuchajcie, ja wiem, to przepraszam was znowu. Język mi się tak pośliznął na tego. A nawet nie piłem. Nawet mi się nie zdarzyło, tak jak Aleksowi, tak troszeczkę się napić, tak o... No... Słuchajcie, jakby ja czuję, że jesteśmy zamknięci w tej samej chomiczej klatce, nie? W 2000 po prostu zapierdalamy w tym samym chomiczym kółku, w kółko i robimy cały czas to samo. Przeżywamy cały czas te same 5 minut tego, jak gówniana jest branża gier.